Cześć, czy też raczej dzień dobry, ponieważ ten materiał jest skierowany do moich studentów Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu i oczywiście Wydziału w Gliwicach. Zapraszam. Otóż, moi drodzy, tudzież szanowni państwo, zagadnienia do zaliczenia praktycznie sobie omówiliśmy na zajęciach. Było to słownictwo specjalistyczne, gdzie robiliśmy najpierw sam korpus, potem zdania z tym słownictwem, następnie małe konteksty i duże, obszerne konteksty. Czyli to, co w zasadzie będzie nam potrzebne do zaliczenia, to po części udało nam się już zrobić, natomiast problem jest tego rodzaju, że czeka nas na końcu tego przedmiotu egzamin. No i akurat tak wypadło, że właśnie te zagadnienia do egzaminu będziemy musieli sobie przeprowadzić zdalnie, a być może nawet i sam egzamin będziemy musieli przeprowadzić zdalnie. Jeszcze zobaczymy, jak nam się to wszystko uda. Natomiast z dzisiejszym gdzieś tam materiałem rozpoczniemy właśnie przygotowywanie się do tych zagadnień egzaminacyjnych. Zaczniemy od części ustnej. Tak jak mówiłem, część ustna będzie praktycznie tożsama z maturą ustną z języka angielskiego, czyli mamy trzy zadania poprzedzone rozmową wstępną. I dzisiaj właśnie poświęcimy się tej rozmowie wstępnej. Będzie ona oparta na materiale, z którego korzystamy, z którego będziemy korzystać. Jest to zestaw 8, a tak naprawdę 7 zestawów maturalnych. One są powszechnie dostępne w internecie. Ja swój odczytuję ze strony alfalfcba.pl. Oczywiście link do tej strony umieszczam w opisie, tak więc nie jest to żadne nielegalne piractwo, jest to strona ogólnie dostępna. Są to materiały wydawnictwa Macmillan oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Tak przynajmniej pisze na stronie tytułowej, a dokument jest autorstwa pana Ożgi, pana Podkańskiego, pana Ślepaczuka oraz pana Wójtowicza. Tyle tytułem wstępu. Tymczasem rozpoczniemy sobie naszą rozmowę wstępną. Rozmowa wstępna składa się tutaj, mamy do wyboru 60 pytań. I będę chciał, żeby państwo na tym materiale ćwiczyli właśnie swoją płynność wypowiedzi, swoje gdzieś podejście do tego zagadnienia. Co ja w tym materiale państwu przedstawię? Oczywiście nie będę państwu dawał gotowych odpowiedzi, bo to mijałoby się z celem, natomiast chciałbym, abyście przede wszystkim zajrzeli na mój materiał na temat zasady podwójnej argumentacji, ponieważ na każde pytanie zawsze odpowiadamy i dwukrotnie uzasadniamy to, co mamy do powiedzenia. To jest tutaj bardzo istotne, to jest szalenie ważne zarówno na maturze, jak i gdzieś później już dalej na studiach. Więc ta zasada podwójnej argumentacji jak najbardziej będzie nas obowiązywać. I spróbujemy sobie przeczytać te wszystkie pytania, ich jest w sumie 60, oraz pokrótce przetłumaczę je państwu, żeby państwu nieco ułatwić zadanie, a odpowiedź państwo będą musieli przygotować już sami. A zatem pierwszy gdzieś tam dział to jest człowiek i mamy pierwsze pytanie: What is your best friend like? Czyli jaki jest twój najlepszy przyjaciel? Następnie mamy: What is more important for you and your partner? Appearance or personality? Czyli co jest ważniejsze dla ciebie w partnerze? Wygląd czy osobowość? Wreszcie trzecie. What do you look for in a friend? Czego poszukujesz w przyjacielu? I czwarte. What kind of clothes do you like wearing on special occasions? Czyli jakiego rodzaju ubrania lubisz nosić na szczególne okazje? Pytania, jak widać, są takie dosyć proste. One nie wymagają szczególnego zaangażowania, ale jednak być może warto trochę przemyśleć te swoje odpowiedzi, żeby one nie były takie od młota wyciosane. Okej, no to jedziemy drugi rozdział. Dom.
What household chores do you usually do at home? Czyli jakie prace domowe wykonujesz w domu? Przy czym prace domowe to nie jest pisanie zadania na angielski, tylko to jest zmywanie, pranie, sprzątanie i tak dalej, wynoszenie śmieci, co nie zawsze przychodzi nam łatwo. Drugie, would you like to live in the city or in the country? Czyli czy chciałbyś mieszkać w mieście lub na wsi? Trzecie, what would you like to change in your room and why? Czyli co chciałbyś zmienić w swoim pokoju? I czwarte, what kind of flatmate would you like to share a flat with? Czyli z jakiego rodzaju współlokatorem chciałbyś dzielić mieszkanie? No dobrze, no to dalej, szkoła. What is your favorite subject at school and why? Czyli jaki jest twój ulubiony przedmiot w szkole i dlaczego? Możemy sobie tutaj zmienić to na uczelnię. What is your favorite subject at this college and why? Drugie, how do you usually prepare for tests or exams? Czyli jak przygotowujesz się do testów i egzaminów? What do you do to relax before tests or exams? Czyli co zazwyczaj robisz, żeby się zrelaksować przed testami lub egzaminami? Or what would you like to do when you pass all your exams? Czyli co chciałbyś robić, jeżeli już zdasz wszystkie swoje egzaminy? No i kolejny tam dział to jest praca. What is your dream job for the future? Czyli jaka jest twoja praca marzeń na przyszłość? Następne, which is more important for you, a great career or a great personal life? Czyli co jest dla ciebie ważniejsze, świetna kariera czy też świetne życie osobiste? Następne, would you like to work part-time as a university student and why? Czyli czy chciałbyś pracować w niepełnym wymiarze godzin jako student i dlaczego? I wreszcie, what kind of boss would you make? Czyli jakim byłbyś szefem? Ojejku, to straszne takie pytanie. Mam nadzieję, że go Państwu nie zadam, chociaż nigdy nie wiadomo. Wszystko się może zdarzyć. Następny dział to życie rodzinne i towarzyskie. What is your favorite family celebration? Czyli jaka jest twoja ulubiona uroczystość rodzinna? What do you enjoy about being a young person? Czyli co cieszy cię w byciu młodą osobą? Who is your oldest relative and why? Who is your closest relative and why? Czyli kto jest twoim najbliższym krewnym i dlaczego? What are your hobbies and interests? To jest czwarte pytanie, czyli jakie są twoje hobby i zainteresowania? Wreszcie kolejny rozdział to żywienie. What kind of food you couldn't live without and why? Czyli bez jakiego jedzenia nie mógłbyś się obejść i dlaczego? Następnie, what would you like to change about your diet? Czyli co chciałbyś zmienić w swojej diecie? Następne, how often do you eat out and why? Czyli jak często jadasz poza domem i dlaczego? No i wreszcie, what is your favorite cafe, bar or restaurant and why? Czyli jaka jest twoja ulubiona kawiarnia, bar albo restauracja i dlaczego? Czyli znowu takie bardziej życiowe to są pytania, dosyć proste. Okej, następny rozdział to zakupy i usługi, czyli how often do you shop online and why? Czyli jak często robisz zakupy przez internet? What kind of shops do you visit most often and why? Czyli jakiego rodzaju sklepy najczęściej odwiedzasz i dlaczego? Would you like to work as a shop assistant and why? Czyli czy chciałbyś pracować jako sprzedawca i dlaczego? Tak lub nie. Which do you prefer, shopping centers or supermarkets and why? Czyli co wolisz, centra handlowe czy supermarkety i dlaczego? I to pytanie sobie trochę zmienimy. No bo w sumie różnica między centrami handlowymi a supermarketami no aż taka wielka nie jest. Dlatego w tym pytaniu zmienimy sobie te supermarkets na corner shops, czyli te takie sklepy osiedlowe. Następny rozdział to turystyka i podróżowanie. What is your ideal holiday destination and why? Czyli jaki jest twój ulubiony cel wakacyjny? Następne, how do you prefer to spend your holiday, on your own or with other people? Czyli, czy jak wolisz spędzać wakacje, samemu czy z innymi ludźmi? Następne, which do you prefer, planning your holiday in advance or just going and having fun? Czyli, co wolisz, planowanie wakacji z góry, z wyprzedzeniem, czy po prostu pojechanie i dobrą zabawę? I ostatnie w tym dziale, what is your favorite holiday accommodation and why? Czyli jaki jest twój ulubiony rodzaj zakwaterowania?
I kolejny dział, kultura. Which do you prefer? Watching films at the cinema or on DVD? Czyli co wolisz, oglądanie filmów w kinie czy na DVD? Następny, what kind of music, books, films or art do you enjoy the most and why? Czyli jakiego rodzaju muzykę, książki, filmy, sztukę najbardziej lubisz, najbardziej się nią cieszysz i dlaczego? How often do you visit museums and art galleries and why? Czyli jak często odwiedzasz muzea i galerie? Wreszcie, how often do you watch the news on TV and why? Czyli jak często oglądasz wiadomości w telewizji? Tak, czyli to byłby kolejny dział. Następny dział to sport. Zostało nam 6 do końca. What are your favorite sports to watch or to practice? Czyli jakie są twoje ulubione sporty do oglądania i do ćwiczenia, do uprawiania? What sporting event would you like to win a ticket for and why? Czyli na jakie wydarzenie sportowe chciałbyś wygrać bilet i dlaczego? Which sports celebrity do you admire the most and why? Czyli jaką znaną osobę ze świata sportu najbardziej podziwiasz i dlaczego? Would you like to take part in the Olympic Games and why? Czyli czy chciałbyś wygrać, czy chciałbyś wziąć udział w olimpiadzie i dlaczego? Następne to zdrowie. How do you keep fit? Czyli w jaki sposób starasz się pozostawać w dobrym zdrowiu? Następne, what do you do to reduce stress in your life? Czyli w jaki sposób redukujesz stres w swoim życiu, w jaki, co robisz, żeby ograniczyć stres w twoim życiu? How often and when do you visit a doctor and why? Czyli jak często i kiedy odwiedzasz lekarza? I czwarte, what bad habits would you like to give up? Czyli jakie złe nawyki, jakich złych nawyków chciałbyś się pozbyć? Następny dział to nauka i technika. How do you usually use your mobile phone or the internet? Czyli w jaki sposób używasz telefonu i internetu? Szczerze mówiąc, to jest dla mnie takie dosyć dziwne pytanie, no bo no jak używam? No bardziej po co, no ale pewnie o to chodzi. Natomiast no mimo wszystko jest to dziwne pytanie. Which contemporary invention is your number one and why? Czyli jaki współczesny wynalazek jest twoim numerem jeden i dlaczego? How often and when do you use modern technology to study or to do homework or housework? Czyli tutaj mamy, jak często używasz nowoczesnych technologii, by się uczyć albo wykonywać prace domowe, i tutaj mamy housework. Czyli jednak chodzi o te takie prace wokół domu, a nie jako zadania domowe. No, ciekawe pytanie dosyć. What sort of gadgets you couldn't live without? Czyli bez jakiego gadżetu nie mógłbyś się obyć? Czyli to są nauki i techniki. I ostatnie 3 działy. Świat przyrody. What do you do to be eco-friendly? Czyli co robisz, żeby być przyjaznym dla środowiska? What is your favorite animal and why? Czyli jakie jest twoje ulubione zwierzę i dlaczego? What's your favorite holiday weather and why? Czyli jaka jest twoja ulubiona wakacyjna pogoda i dlaczego? Oraz what natural disasters are you most afraid of and why? Czyli jakich katastrof naturalnych najbardziej się obawiasz i dlaczego? Kolejny dział, państwo i społeczeństwo. What kind of crime do you find the most dangerous and why? Czyli jakie przestępstwo uważasz za najbardziej niebezpieczne i dlaczego? What do you think about cheating in exams? Co sądzisz o oszukiwaniu na egzaminach? Would you like to stand for elections and why? Czy chciałbyś brać udział w wyborach? Czyli dokładnie tutaj chodzi o wystartować w wyborach, czyli wziąć bierny udział w wyborach i dlaczego? I which politician do you admire in particular and why? Czyli jakiego polityka najbardziej podziwiasz i dlaczego? No i ostatni dział, elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych. Would you like to live in London or New York and why? Czyli czy chciałbyś mieszkać w Londynie czy Nowym Jorku i dlaczego? Would you like to spend Christmas in the UK? Czyli czy chciałbyś spędzić święta Bożego Narodzenia w Wielkiej Brytanii? Następne, which English speaking country would you like to visit and why? Czyli jaki anglojęzyczny kraj chciałbyś odwiedzić i dlaczego? Oraz ostatnie pytanie, which British or American customs and traditions do you find interesting and why? Czyli jakie brytyjskie lub amerykańskie zwyczaje czy też tradycje
uważasz za interesujące i dlaczego. I to jest właśnie te 60 pytań, na których będziecie Państwo ćwiczyć właśnie tę rozmowę wstępną. Oczywiście 4 z tych 60 pytań pojawią się jako rozmowa wstępna na egzaminie. Natomiast w formie ćwiczeniowej, co ja bym chciał? Ja bym chciał, żeby Państwo postarali się wybrać z każdego z tych 15 elementów jedno pytanie i na każde jedno z tych 15, aby Państwo postarali się udzielić odpowiedzi. Innymi słowy, w sumie 15 pytań tutaj jest, na nie by trzeba było udzielić odpowiedzi. I w jaki sposób ja bym chciał, żeby Państwo to zrobili? Oczywiście, znowu, jak ktoś chce, to zrobi, jak ktoś nie chce, to nie zrobi. Można się ze mną połączyć online, wszystko jedno, gdzie? Czy to na Messengerze, czy gdzieś jakoś telefonicznie, czy też komputerowo, internetowo. Możliwości jest mnóstwo. Natomiast ja faktycznie chciałbym usłyszeć, że to jest mówione. I najlepiej, żeby to było bez kartki. Oczywiście niektórzy sobie poradzą z kartką, inni nie. Natomiast ja bym najchętniej chciał, żeby to było faktycznie bez kartki powiedziane. I w tym momencie będę mógł udzielić jakoś też sensownej informacji zwrotnej. Natomiast, bez tego to też nie za bardzo będę miał co Państwu powiedzieć. W związku z tym, dlatego tak bardzo ważne jest to, żebyśmy jednak z każdym z Państwa, z każdym z Was mieli tę chwilę porozmawiać. Zauważam, że jedna taka odpowiedź na takie pytanie, ona powinna się zawierać między 30 sekundami a minutą, czyli realnie musimy liczyć na to, że na taką rozmowę online 1:1 poświęcimy sobie około 10 minut, 10-12 minut, gdzieś tak powinniśmy sobie na to przeznaczyć. Kolejne zadania będziemy sobie przesyłać w następnych terminach i tak samo będziemy postępować z pierwszym, drugim, trzecim zadaniem, potem z formami pisemnymi, czyli z rozprawką, z opowiadaniem, z esejem, z recenzją, czyli co tam jeszcze nam wypadnie. Te wszystkie formy sobie omówimy. Tymczasem, jeżeli ktoś jest nie moim studentem, natomiast jeżeli ktoś jest moim uczniem, czy gdzieś moim innym widzem skądinąd, w linku, podaję link w komentarzu i również jeżeli ktoś chce, może spróbować mi przesłać na mojego maila, czy na moim Facebooku, czy gdziekolwiek nagranie takich swoich wypowiedzi, i wtedy też postaram się w jakiś tam sposób do tego odnieść. Tymczasem to wszystko na chwilę obecną. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Cześć i do widzenia.